Drugiego dnia festiwalu małych prapremier widzowie obejrzeli dwa spektakle konkursowe i jedno czytanie tekstu dramatu. Otwarto także wystawę lalek z Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Festiwal każdego dnia realizowany jest w czterech działaniach. Drugi dzień to przede wszystkim dwa spektakle biorące udział w festiwalowym konkursie. Pierwszy z nich był Świat Garmana w reżyserii Ewy Piotrowskiej w wykonaniu Teatru Baj z Warszawy. Spektakl powstał na podstawie utworów Stiana Hollego, współczesnego norweskiego grafika i autora książek dla dzieci. Przedstawia świat widziany oczami chłopca o imieniu Garman, jego niepokoje i radości, przyjaźnie i antypatie. Hole, a za nim twórcy spektaklu, próbują dowieść, że trudne pytania o lęk, przemijanie, o przyjaźń i miłość nie są zarezerwowane tylko dla dorosłych. Poznajemy Garmana w ostatni dzień wakacji, kiedy zbliża się chwila, w której po raz pierwszy pójdzie do szkoły, czyli w momencie przełomowym, gdy kończy się beztroskie dzieciństwo, a zaczyna wchodzenie w świat poza domem. Cieszysz się, że idziesz do szkoły? A może masz motyle w brzuchu? Boję się! Ja też się boję. Boję się, że niedługo nie będę mogła chodzić nawet z balkonikiem. Ciociu, jak chcesz, to mogę pożyczyć ci moją deskorolkę. Deskorolka? Mhm. Drugim spektaklem był Ble w reżyserii Maliny Prześlugi w wykonaniu Teatru Maska z Rzeszowa. Przedstawienie opowiada historię motyla Pazia, który wątpi w istnienie królowej motyli, ponieważ nikt nie widział jej od niepamiętnych czasów. Bohater swoimi wątpliwościami wzbudza oburzenie wśród obywateli motylego państwa, za to zostaje skazany na zamknięcie na pętli autobusowej. A teraz kim jesteś? Byłym pająkiem. Bo on ma na imię Wiktor. Mam, tak. Złe ludzie wyrwały mu nogi, żeby zobaczyć, czy będą same koniec. Dobra, przestań, no. Bo on nie lubi, gdy mu o tym przypominamy. My? My? To znaczy, że jest was więcej? Tak. Całkiem spora zgraja wyrzutku. To Antonio, a to Bandera, chyba. Wydarzenia festiwalowe obejmują też małą scenę Teatru Lalki i Aktora. Drugiego dnia festiwalu widzowie mogli przyjrzeć się czytaniu spektaklu Odkręć się Marcelka autorstwa Piotra Rowickiego. Czytanie ma to do siebie, że tak naprawdę jest to szkic spektaklu. Wiele rzeczy dzieje się niespodziewanie, ponieważ aktorzy uczą się dopiero ról, ale dzięki temu widzowie oglądają widowisko o zupełnie innym charakterze niż na co dzień na scenie. W nocy zaciemnienie duże i całkowite, okresami pod kuchnią tupanie bosych stóp, w południowo-wschodniej części piwnicy miejscami deszcz z przeciekającego kranu, wiatr słaby i umiarkowany, a na północy, na północnym wschodzie, gdzie są te duże szpary, dość silne i porywiste, lepiej się odsunąć tak. Bez życia. Ale jasne będzie, to co? Ja nie żyję? Zła dykcja, fatalna intonacja, zadzwonimy do ciebie następnym. Ale... Festiwal to nie tylko spektakle na scenie Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, ale także działania towarzyszące poza terenem teatru. Jednym z nich jest wystawa lalek z dorobku Wałbrzyskiego Teatru w Atrium Biblioteki pod Atlantami. Jest mi niezmiernie miło, że takie dwie przestrzenie bardzo ważne spotkały się, czyli Teatr Lalki Aktora, Biblioteka, Słowo, Literatura i to w takim miejscu. Myślę, że to miejsce nie jest przypadkowe. Atrium, którym dysponujemy, to jest taka przestrzeń, którą bardzo często wykorzystujemy do różnych ekspozycji. Tu w tym miejscu odwiedza nas wielu czytelników, szczególnie młodszych, bo na parterze mamy działy dla dzieci, więc mam nadzieję, że ta przestrzeń zaowocuje również tym, że my do tej wystawy dołożymy słowo, literaturę i nasze działania. Za to dziękuję też panie dyrektorze, że to właśnie znalazło się, to miejsce uznane zostało przez państwa jako dobrą przestrzeń do zaaranżowania. Wystawę zaaranżowała Małgorzata Laszczak. Lalki wiszą zarówno na ścianach, jak i suficie, wypełniając całą przestrzeń atrium.
Znajdziemy tam m.in. bohaterów spektakli granych dawniej w teatrze, jak chociażby Niebieskiego Psa z 1965 roku. Wystawę będzie można oglądać przez 3 tygodnie. Przypominamy, że Festiwal Małych Prapremier trwać będzie do soboty. Szczegółowy plan wydarzeń znaleźć można na portalu wałbrzych24.com.